Sława bracia i siostry, po dłuższym czasie kolejny odcinek gry w nazwy, dzisiaj jurysdykcja ustawowa. Co to jest jurysdykcja w ogóle i tak dalej, dowiemy się, jeżeli chodzi o grę w nazwy. I tak, na początku chciałbym podziękować wszystkim za to, że jesteście, za wasze subskrypcje, za wspaniałe komentarze, które dziwnym trafem niektóre komentarze i te pozytywne i negatywne giną, są usuwane, nie wiem przez kogo. Zwłaszcza te, w których są zawarte pytania lub jakieś pomysły na kolejne odcinki. Te właśnie gdzieś znikają po prostu. Nie wiem, kto je usuwa, bo ja nie. Chciałbym także przypomnieć, podziękować jeszcze za wasze wsparcie. Na wszelkich płaszczyznach jesteście po prostu, moi kochani, wspaniali i jestem za to wam wdzięczny. Przypominam jeszcze raz, że mój kanał jest czysto kanałem edukacyjnym. Podaję na nim tylko i wyłącznie informacje, które uważam, że warto jest się z nimi zapoznać. W internecie znajdziecie wszystko, możecie zweryfikować, poszerzyć wiedzę na ten temat, do czego bardzo mocno zachęcam, gdyż wiedza jest naszą, jakby to powiedzieć, możliwością do wszelkiej obrony i do poruszania się w tym systemie. Ale przejdźmy do tematu. Czym są statuty? Statuty są aktami prawnymi. Mowa tutaj o różnych statutach prawnych, czyli ustawy, nieustawy, takiego różnego rodzaju rzeczy. Są aktami parlamentu, czyli Sejmu, Senatu i tak dalej, lub legislatury, które mają moc i skutek prawny. Nie są one w rzeczywistości prawem, ale nadano im miano prawa stanowionego, czyli nazwano to prawo stanowione, które jest zasadniczo prawem stworzonym przez człowieka, tylko i wyłącznie człowieka, w przeciwieństwie do prawa uniwersalnego, prawa Bożego lub tak zwanego prawa zwyczajowego. Pytanie, jeżeli chodzi o statuty, jakie można było sobie by postawić, jest, jak zasady stworzone przez człowieka, czyli tak zwane prawa w cudzysłowie, mogą panować nad innymi ludźmi bez zgody i bez wprowadzania niewolnictwa. Najprostszą odpowiedzią jest to, że nie mogą. Więc warto się skupić nad tym i dowiedzieć się, jaka jest prawdziwa jurysdykcja prawa statutowego i jak możemy osiągnąć bezpiecznie funkcjonujące społeczeństwo w ramach jurysdykcji tegoż prawa statutowego. Jako twory, które są tworzone przez człowieka, statuty mają ograniczoną jurysdykcję i zazwyczaj wymagają zgody stron, która zgadza się podlegać obowiązującemu prawu statutu. Najlepszymi przykładami takiego czegoś, że są ograniczone jurysdykcje do danych statutów, jest na przykład prawo o pojazdach mechanicznych. Prawo o pojazdach mechanicznych w Polsce nie ma żadnego wpływu na prawo
o pojazdach mechanicznych, na przykład w Kanadzie, w Rosji czy w innych krajach i vice versa. Następnym takim ograniczoną jurysdykcją statutu jest na przykład prawo podatkowe, które dotyczy tylko i wyłącznie podatnika i nie dotyczy ono na przykład prawa o ustawy o pojazdach mechanicznych czy ustawy o czym innym, dotyczy tylko i wyłącznie spraw podatkowych. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jurysdykcja odnosi się do władzy jednego podmiotu nad innym. Ponieważ żaden człowiek nie może panować nad innym człowiekiem, jurysdykcja dotyczy tylko podmiotów. Podmiot, martwy, rzecz. Aby mieć jurysdykcję, podmioty muszą mieć i spełniać trzy rzeczy w porozumieniu między sobą. I tak na przykład te trzy podmioty to jest jurysdykcja personam, czyli jurysdykcja nad osobą prawną, nie nad żywym człowiekiem, tylko nad osobą prawną. Jurysdykcja przedmiotowa, czyli jurysdykcja co do przedmiotu sprawy i postawa, co oznacza, że ma interes w sprawie i może ponieść stratę lub korzyść odnieść, tak? Jako przykład jurysdykcji personam, na przykład właśnie ta ustawa o pojazdach mechanicznych, jak już wspominałem wcześniej, nie ma prawa nad jakimiś tam innymi jurysdykcjami innego kraju. Statuty dzielą się na dwie kategorie. Te, które otrzymały zgodę i te, które jej nie otrzymały. Najczęściej zgodę otrzymują statuty te, które dotyczą tylko i wyłącznie istot żywych. Taka zgoda przekształca projekt ustawy w akt prawny, nadając mu moc i skutek prawny. Te ustawy, które nie mają zgody, nie dotyczą istot żywych, nie dotyczą ludzi, zwierząt i na przykład roślin, tak? Te, które są domniemanymi ustawami prawnymi, czyli te, które nie mają zgody, to są takie ustawy jak na przykład ustawa o pojazdach mechanicznych, o obywatelstwie, o podatkach, no i wiele takich innych podobnego typu, które dotyczą tylko i wyłącznie podmiotów martwych, czyli osób prawnych. Jeśli ustawa nie otrzymuje zgody, wówczas nie ma mocy prawnej zgodnie z definicjami zgody i dlatego musi być uważana za udawaną ustawę lub udawane prawo mające zastosowanie do ciał tylko i wyłącznie korporacyjnych, a nie do żywych istot. Akty, które otrzymały taką zgodę, są uważane za akty tak zwane bona fide, to znaczy się z dobrej woli lub w dobrej wierze. A te ustawy, które no, nie mają takiej zgody, są po prostu ustawami udawającymi ustawy i statuty prawne. Akt
akty prawne, które mają zgodę, wymagają szacunku i są prawdziwe. Ponieważ, tak jak już wspomniałem wcześniej, dotyczą tylko i wyłącznie żywych istot, podczas gdy te akty, które są udawane, nie są prawdziwe i wymagają tylko i wyłącznie fikcyjnego szacunku. W rzeczywistości akty prawne, które mają zgodę, zostały napisane w celu uczynienia udawanych ustaw bardziej ważnymi w przypadku braku takiej zgody. Ten szwindel staje się śmieszny, gdyby nie fakt, że twórcą tych śmiesznych aktów, tych nieprawdziwych aktów, udawanych aktów, uchodzi to na sucho i ludzie w ogóle się nie sprzeciwiają niczemu, tylko przyjmują to za fakt dokonany. Jak już wcześniej wspomniałem, definicje zawarte w słownikach prawniczych mają pierwszeństwo przed definicjami zawartymi w słownikach potocznych. Nie można domniemywać potocznego znaczenia słów używanych w prawie, a zwłaszcza w prawie stanowionym. Jeśli ktoś nie przeczytał części definicji statutu, to nie ma pojęcia, co on w ogóle oznacza. Dlaczego? Dlatego, że występuje tak zwana hierarchia słów. Hierarchia definicji słów jest dodatkowo rozszerzona przez sekcję definicji w statutach, najczęściej występujące w przypisach, które zastępują definicje ze słowników prawniczych. W rzeczywistości istnieje bardzo specyficzna hierarchia, której należy przestrzegać, szukając obowiązującej definicji dowolnego słowa użytego w dowolnym statucie w następujący sposób. I tak najpierw sprawdzamy w podsekcjach przedmiotowego statusu, czyli w przypisach, później w definicjach w ogóle statutowych, w ustawach o interpretacji, następnie w słownikach prawniczych, a na końcu w słownikach zwyczajowych. Ustawa interpretacyjna w Polsce dotyczy tylko i wyłącznie podatków. Ja tutaj opieram się o materiał angielskojęzyczny, w którym jest przywołana ustawa o interpretacji obowiązująca w Kanadzie. I tak w punkcie trzecim tejże ustawy jest powiedziane w punkcie pierwszym następująco. Każdy przepis niniejszej ustawy ma zastosowanie, o ile wynika z niego przeciwny zamiar. Do każdej ustawy, niezależnie od tego, czy została uchwalona przed, czy po rozpoczęciu obowiązywania niniejszej ustawy. I w punkcie drugim do interpretacji niniejszej ustawy stosuje się przepisy, który zasadniczo przepis ustawy o interpretacji mają zastosowanie do każdej ustawy. Chyba że w innej ustawie pojawi się przeciwne, zastępujące intencje, znaczenie, pozwalające innym ustawom na zastąpienie intencji znaczenia przedstawionej w ustawie o interpretacji. Jako taka, ustawa o interpretacji dostarcza przepisów bazowych dla wszystkich ustaw, które mogą być nadrzędne w zależności od potrzeb. Szczególne znaczenie mają definicje zawarte w ustawie o interpretacji, na przykład w przepisie drugim, punkt pierwszy, która się rozpoczyna słowami w niniejszej ustawie, a następnie zawiera pewne definicje, które mają zastosowanie tylko i wyłącznie do tej ustawy. Natomiast przypis 35, punkt pierwszy, rozpoczyna się słowami w każdym akcie prawnym, a następnie podaje pewne definicje, które stanowią definicje bazowe dla wszystkich aktów prawnych, w tym dla samej ustawy o interpretacji na mocy przepisu 3,
Punkt drugi, który zacytowałem wcześniej. Zajmiemy się teraz, albo inaczej, opowiem w tej chwili o kilku, o dwóch takich słowach, które najczęściej występują w statutach. Jest to słowo oznacza i słowo obejmuje lub zawiera. W słownikach normalnych, zwyczajowych, nie definiuje się słowa oznacza i obejmuje lub zawiera. Natomiast w statutach trzeba zrozumieć, w jaki sposób słowa są definiowane. Ma to ogromne znaczenie dla określenia jurysdykcji ustawowej, jednakże niewiarygodne jest, jak wiele ignorancji i obstrukcji jest widoczne w orzeczeniach sądowych w odniesieniu do tych kwestii. I tutaj jest przywołany fragment, może nie tyle fragment, co mowa o książce napisanej przez Sullivana i Driggera Konstrukcja statutu, gdzie autorzy po prostu się gubią, podając sprzeczne argumenty, gdy chodzi o pewne podstawowe kwestie, a mianowicie właśnie odnoszące się do słowa oznacza lub obejmuje lub zawiera. W większości przypadków są oni poprawni w swoim twierdzeniach, ale w niektórych miejscach ulegają presji sądów i formułują pewne błędne twierdzenia, głównie w odniesieniu do słowa obejmuje. I co jest śmieszne i najciekawsze, że w tym samym akapicie zaprzeczają sobie i praktycznie poprawiają swój błąd i podają prawidłowe rozumowanie. Normalne definicje słownikowe nie używają słów oznacza i obejmuje w swoich definicjach. Po prostu podają słowo, po którym następuje jego definicja, co można zauważyć na podstawie dwóch definicji podanych, które podam za chwilę, jak również wszystkich innych definicji zwykłych znaczeń cytowanych wcześniej w moich tych tutaj opowiastkach. Dlaczego więc wszystkie statuty zawierają w swoich definicjach słowo oznacza i obejmuje, podczas gdy zwykłe słowniki tego nie robią? Jest to oczywiście kwestia o fundamentalnym znaczeniu dla interpretacji danego statutu i wymaga rozstrzygnięcia. Najprawdopodobniej te dwa słowa są używane w celu zmylenia i zaciemnienia statutu w taki sposób, że sądy mogą manipulować wynikami, aby osiągnąć to, co jest ich programem, a nie zapewnić prawdziwą, prawidłową sprawiedliwość. I tak zobaczmy, co mówią zwyczajowe słowniki na temat słownika oznacza, obejmuje i zawiera. I tak, obejmuje. Jest to czasownik, mieć na myśli jako swój cel lub zamiar. Zamierzyć. Drugie, zamierzyć w określonym celu, przeznaczeniu. Trzecie, zamierzyć, wyrazić lub wskazać. Czwarte, mieć za swój sens lub znaczenie. Oznaczać słowo wolność oznacza wiele rzeczy dla wielu ludzi. 5. Przynosić, powodować lub produkować jako rezultat. Co zawiera słowo obejmuje? Słowo obejmuje jest czasownikiem i obejmuje takie słowa. Zawierać jako całość, robi część lub jakąkolwiek część lub element. Umieścić w agregacie, klasie, kategorii lub tym podobnym.
I trzy, zawierać jako element podrzędny, angażować jako czynnik. I słowo zawiera, zawierać, jest to czasownik, który definiowany jest w ten sposób. Trzymać lub zawierać w swojej objętości lub obszarze. Dwa, być zdolnym do pomieszczenia, mieć pojemność dla. Trzecie, mieć, że treść lub części składowe obejmować, zawierać. I czwarte, zapobiegać lub ograniczać ekspansję, wpływ, sukces lub postęp. Istnieje wiele zamieszania wokół znaczenia słów oznacza i obejmuje, gdy są używane w interpretacji ustawowej. Ale odwołując się do powszechnego i zwykłego znaczenia tych słów, możemy dowiedzieć się w zasadzie prawdy, niezależnej od jakiejkolwiek fikcji prawnej, która byłaby przeciwna. Sądy chciałyby, abyś uwierzył, że oznacza zapewnia kontekst ograniczający, podczas gdy obejmuje zapewnia kontekst rozszerzający. To przekonanie jest po prostu błędne, co udowodnię lub wykażę w dalszej części. Aby wyprostować sprawę, oto jest prawidłowa interpretacja tych dwóch słów. Oznacza. Oznacza lub wskazuje. To jest znaczenie słowa oznacza. I obejmuje lub zawiera. Jest to słowo definiowane, zawiera jako część całości. I słowo zawiera zapobiega lub ogranicza ekspansję. Trzy podstawowe znaczenia, bardzo proste tych słów. Nie potrzeba kombinować, nie potrzeba rozkminiać. Niestety prawnicy różnego typu, sędziowie, niesędziowie, adwokaci, którzy siedzą w tym, z nudów chyba rozkminiają, przemieniają, kombinują, definiują, no i potrzebują wtedy słowników, prawda, całą masę i różnych tłumaczeń i nietłumaczeń, żeby w ogóle skumali, o co chodzi. Wbrew machinacjom sądów, zarówno oznacza, jak i obejmuje, należy interpretować jako zawężające, gdy stosuje się ją do interpretacji ustawowej. Sądy zadają sobie wiele trudu, próbując obalić powszechne i zwykłe znaczenie słowa obejmuje, posuwając się nawet do twierdzenia, że zwięzło się z powodem, dla którego Parlament zaoszczędził na użyciu słowa również obejmuje, nie rozszerzając wyrażenia słowa obejmuje, aby było zapisane jako również obejmuje. Tak więc w liczącym ponad 20 tysięcy słów w statucie urzędnicy chcieli zaoszczędzić 100 słów poprzez pominięcie słowa również przy użyciu słowa obejmuje. Najprawdopodobniej jakiś żart. Jeśli obejmuje były ekspansywne, dlaczego prawnicy dążą do tak wielu problemów, aby być pewnym i stwierdzić w tym, ale nieograniczone do, w swoich dokumentach prawnych? To dlatego, że wiedzą, że obejmuje jest restrykcyjne i obejmuje tylko to, co jest podane dalej. Aby obejmuje ekspansywne, trzeba powiedzieć również obejmuje lub i obejmuje lub obejmuje bez ograniczeń. Jak to się dzieje w kilku statutach, więc nie ma dwuznaczności. Głównym rozróżnieniem pomiędzy tymi dwoma słowami, oznacza i obejmuje, jest użycie z nim odpowiednich spójników, lub i oraz. Na przykład oznacza wymaga spójnika lub. Natomiast obejmuje wymaga spójnika oraz. Co wygląda następująco.
Osoba oznacza mężczyznę lub kobietę. Lub inaczej, osoba obejmuje osobę fizyczną i osobę prawną. Wyniki stają się absurdalne, jeśli użyta jest niewłaściwa koniunkcja. Na przykład, jeśli osoba oznacza mężczyznę i kobietę, to osoba musi być tylko hermafrodytą. Ponadto, jeśli osoba obejmuje mężczyznę lub kobietę, to życzę powodzenia w uzyskaniu tego, którego chcesz z listy. Ponieważ nigdy nie wiesz, co jest w pudełku, dopóki go nie otworzysz. Wnioski są takie, że oznacza określa wszystko, co jest i można wybrać dowolny z tych elementów. Obejmuje lub zawiera, podaje listę wszystkiego, co jest zawarte i można wybrać sobie dowolny z tych elementów z listy. Prawdziwym powodem, dla którego oznacza i obejmuje zostały użyte w definicjach statutowych, jest zamulenie wody i zaciemnienie kwestii znaczenia danego statutu. Wydaje się, że intencją jest użycie obejmuje w definicjach tych słów, które muszą być wieloznaczne, a użycie oznacza w definicjach, w których nie dopuszcza się wieloznaczności. Zamiar ten powoduje powstanie nowej gry, tak zwanej gry w słowa, która jest bardzo podobna do gry w nazwy. Z tym, że dotyczy pojedynczych słów. Aby jeszcze bardziej zagmatwać sprawy, niektóre statuty użyły spójnika i w definicjach, w których należało użyć spójnika lub. Ta niedwuznaczność powoduje, że wszystkie te statusy są nieważne z powodu niejednoznaczności. W sumie wydaje się, że statuty zostały lepiej napisane niż prowincjonalne statuty. Statuty federalne, czy państwowe. Albo ci ludzie, którzy piszą te statuty, są ignorantami, albo są celowo wprowadzani w błąd. To by było na dzisiaj tyle. Rozbiję ten materiał na dwie części, gdyż jest dosyć długi. W następnym odcinku pociągnę ten temat dalej, jurysdykcji statutowej. Myślę, że materiał był interesujący. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę miłego dnia i do następnego razu. Sława bracia i siostry.